Witajcie moi drodzy, z tej strony Pan Anonim i witam się z Wami w kolejnym filmie. I w związku z tym, że pogoda coraz bardziej nas rozpieszcza, temperatury są coraz wyższe, a co za tym idzie, coraz częściej będziemy chcieli wyjść z domu, będziemy chcieli pokazać swoje dopracowane pod każdym względem stylizacje. Tak więc stwierdziłem, że to jest dobry czas, by również przypomnieć Wam o pewnych detalach, których czasami zdarza nam się zapominać, a które warto mieć na uwadze, jeżeli chcemy mieć piękny, dopracowany look. Tak więc bez zbędnego przedłużania przejdę już do sedna dzisiejszego materiału. Dodatki. Może dodatki to jest zbyt szeroko powiedziane. Co mam na myśli mówiąc dodatki? Otóż te dodatki, a właściwie ten jeden dodatek, który latem wyciągamy na światło dzienne, ponieważ temperatura już każe nam zrezygnować z marynarki, płaszcza, kurtki, swetra, czegokolwiek tam chcecie. Mowa oczywiście między innymi o pasku, o tym jak ten dodatek dobrać do pozostałych elementów naszej garderoby, tak by nie stanowił on, wiecie, takiego nagle coś tu się pojawia dziwnego, nie z tej historii, a reszta jest ok. Chodzi o to, żeby go dobrać po prostu poprawnie, a zauważyłem, że wielu ma ten problem na polskich ulicach i często, o ile te paski są dobre, te paski są dobrej jakości, no to często są po prostu źle dobrane. Dlatego dziś przygotowałam dla Was specjalny materiał na temat tego, jak to wszystko ze sobą połączyć, żeby każde skórzane i nie tylko skórzane elementy naszej garderoby z nim współgrały. Tak więc ja już nie przedłużam i przechodzę do pierwszego tipu. Powiem, że nie wiem, czy mogę to nazwać tipem radą, ponieważ jest to po prostu taka oczywista oczywistość. I zacznę od tych nieco bardziej przyziemnych spraw, od tych nieco bardziej podręcznikowych przykładów. I jedna z najważniejszych zasad, jeżeli mówimy tutaj o męskim stylu, mówi, że pasek i buty powinny być zawsze w tym samym kolorze, zawsze tej samej faktury. Czyli jeżeli zakładamy proste, brązowe buty z lakierowanej skóry, no to pasek powinien również być prosty i brązowy. Jeżeli zakładamy czarne buty, pasek powinien być czarny i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj powiedziałam z lakierowanej, nie bez przyczyny, ponieważ jeżeli byśmy założyli na przykład lakierowane buty, to ten pasek również powinien być nieco bardziej błyszczący. Tak więc, żeby to się wszystko równoważyło. To jest bardzo podręcznikowa zasada, to jest taka podstawa podstaw i warto na tym oprzeć swoją wiedzę, w szczególności jeżeli zakładamy garnitur, ponieważ wtedy, uważam, to będzie stanowiło podstawę do tego, by ten garnitur po prostu dobrze wyglądać. W casualowych stylizacjach możemy pozwolić sobie na pewne ustępstwa, natomiast jeżeli zakładamy garnitur, to pamiętajcie tutaj tę złotą zasadę, żeby pasek i buty były w tym samym kolorze skóry, tej samej faktury najlepiej, tak żeby to wszystko współgrało. Tutaj wiele marek Wam to po prostu ułatwia, bo jeżeli kupujecie buty w Kazar, czy też na przykład buty w Rybku, to tam już z góry pani czy pan, który tam pracuje, proponują Wam po prostu pasek, który będzie podobny, będzie miał tą samą nawet fakturę, będzie nawet wykonany z tej samej skóry, co Wasze buty, tak więc to w znacznym stopniu ułatwia sprawę, jest to prostsze, ale o tej zasadzie pamiętajcie, w szczególności jeżeli nosicie garnitur, a jeżeli do tego garnituru dobieracie sobie jakąś torbę, teczkę, cokolwiek, to tutaj również działa ta sama zasada, by była ona zgodna z kolorem i fakturą skóry butów. Czasami nie jest to proste, ale po prostu pamiętajcie o tym. Brązowe buty, brązowy pasek, brązowa torba, czarne buty, czarny pasek, czarna torba. Chodząc dalej, co jeżeli sprawa się komplikuje? Co jeżeli sprawa się komplikuje i ubieramy na przykład buty, na których jest więcej niż jeden kolor i trudniej nam jest ten pasek dobrać? To ma miejsce m.in. w przypadku stylizacji casualowych, gdzie rzeczywiście ten pasek, to wszystko, no nie jest już tak prosto połączyć jak w przypadku klasycznego garnituru. Co robimy w takich sytuacjach? Dla mnie ja tą zasadę nazywam zasadą kontrastu, czyli żeby dobierać pasek na zasadzie kontrastu lub po prostu na zasadzie pasujących elementów. Jeżeli tak jak ja mam na sobie dzisiaj czarną koszulę, czarny pasek, szare spodnie i do tego dobieram biało-czarne buty, czyli białe buty z czarnym kontrastem, z czarnymi po prostu wstawkami, to pasek i wszelkie inne akcesoria ze skóry dobieram właśnie pod kolor swojego paska, właśnie pod kolor całej stylizacji. Czyli jeżeli moje buty są białe, mają czarną wstawkę, zakładam czarny pasek i do tego biorę czarną skórzaną torbę. Proste zestawienie, bardzo banalne, ale już rzeczywiście daje pogląd na to, że ta stylizacja jest zwarta, jest ona w całości, nie jest ona podzielona kolorystycznie, że nagle mam brązowy pasek, białe buty i do tego czarną torbę, gdzie to by wyglądało po prostu komicznie, tylko skupia się wokół jednego koloru, ale z jakimiś ustępstwami, no bo rzeczywiście te białe buty grały pierwsze skrzypce w tym zestawieniu. To jest taka
Moja rada dotycząca właśnie bardziej casualowych stylizacji. Tutaj jeszcze odwołam się, co jeżeli buty mają więcej niż jeden kolor. Tutaj wybierzcie sobie jeden, najlepiej taki, wiecie, górujący kolor w całych butach, górujący kolor w całych butach, czyli ten, którego jest tam po prostu najwięcej, i pod niego dobierzcie pasek. Jeżeli to by były buty, które po prostu, nie wiem, są czerwone i kolorem górującym w tym obuwie jest czerwony, no to tutaj no niestety nie dałbym sobie raczej założyć czerwonego paska, ponieważ to by wyglądało bardziej komicznie, i postawił na jakiś neutralny kolor, tudzież po prostu wybrał kolor, którego jest tam po prostu mniej. Ale ja rozumiem teraz to zagmatwanie, które się dzieje, ponieważ powiem wam po prostu wprost. Jeżeli już macie buty, gdzie jest naprawdę dużo kolorów, nie wiem, jest tego pełno, to jeżeli macie taką możliwość, zrezygnujcie z paska. To jest moja rada. Ja jeżeli na przykład założyłbym na przykład te buty, ten model lub butenów, który strasznie mi się podobał, już nigdzie nie da się go dostać, po prostu zrezygnowałbym z paska, tak by to buty skupiały na sobie całą uwagę. Co innego, jeżeli oczywiście mam taką możliwość, bo nie zawsze mamy możliwość zrezygnowania z paska, żeby nam po prostu spadły spodnie, ale jeżeli miałbym taką możliwość, to bym to zrobił. Co innego w przypadku tych butów, które się wam tu wyświetliły, u nich, w ich przypadku dobieranie jest proste, bo tutaj mamy biało-czarną plecionkę, czyli pasek by był po prostu czarny i to by się uzupełniało, ale jeżeli mam więcej niż jeden kolor, to ja osobiście zrezygnowałbym z paska, jeżeli mam taką możliwość, a jeżeli takiej możliwości nie mam, to postawił na w miarę uniwersalny kolor, który stopi się z naszą stylizacją. Czyli jeżeli mamy na przykład na tych butach trzy kolory i jednym z nich jest, dajmy na to, kolor granatowy, to wybrał na przykład pasek granatowy na zasadzie kontrastu, jeśli mam możliwość z niego zrezygnował, a jeśli chcę coś uniwersalnego, to po prostu dobieram pasek czarny, z tym, że ja po prostu w takim zestawieniu raczej bym się źle czuł i raczej, mówię wam w 100% odpowiedzialne za swoje słowa, po prostu zrezygnowałbym z tego paska, żeby on w tych nie rozpraszał mi tej całej stylizacji. Uwierzcie mi, to nie jest trudne. Chociaż tutaj fajnym elementem byłoby na przykład dobrać szelki. I to też myślę, że zapomniany dodatek. Dodatek, który może jest troszeczkę kojarzony bardziej z dziecinną garderobą, ale szelki w takim zestawieniu również sprawdziłyby się doskonale. Na przykład jeżeli do tych czerwonych elementów, które mamy na tym bucie, dobralibyśmy, dajmy na to, czerwone tudzież bordowe szelki, do tego biała koszula, szare spodnie. Już mamy piękne, ponadczasowe zestawienie, które jest może troszeczkę bardziej, można powiedzieć, high fashion, coś w tym stylu, ale nadal wygląda bardzo dobrze. Tak więc, moi drodzy, to była kolejna rada, to był drugi tip, a ja już przechodzę do następnego. Rada i tip numer 2. Nie wiem, czy mogę to nazwać radą czy tipem. Jest to po prostu taka kluczowa wiedza. Co w przypadku, jeżeli mamy na przykład beżowe loafersy? Co w przypadku, jeżeli mamy na przykład granatowe loafersy? I tutaj, moi drodzy, naprzeciwko wychodzą nam plecione paski. Plecione paski mają już troszeczkę większą gamę kolorystyczną, którą możemy wykorzystać. I tak naprawdę, o ile trudem po pierwsze byłoby znalezienie beżowego paska, to wyglądałby beżowego skórzanego paska, to wyglądałby on po prostu śmiesznie, wyglądał on by raczej komicznie i byłby on już raczej w kierunku takich damskich pasków. Natomiast tutaj wychodzi nam naprzeciw cała gama pasków plecionych, które występują już w różnych kolorach, i na przykład znalezienie beżowego plecionego paska z materiału będzie już o wiele łatwiejsze i będzie też bardzo fajnym stylowym rozwiązaniem, ponieważ często nawet w przypadku tego paska mamy różne kontrasty wykonane ze skóry, czyli na przykład mamy cały pasek beżowy, a końcówka paska jest tak zalepiona, można powiedzieć, zaszyta kawałkiem ciemnobrązowej skóry. Dlaczego mówię ciemnobrązowej? Bo akurat w przypadku moich loafersów jest taka, ja mam beżowe loafersy, one mają po prostu taką owijkę wokół z ciemniejszego materiału, ciemnobrązowego materiału, więc mi pod nie jest łatwo dobrać pasek, bo może być to po prostu brązowy pasek ciemnej skóry i on się łączy z tym kontrastem, tak jak mówiłem wam wcześniej, ale tutaj fajnym rozwiązaniem byłby na przykład po prostu pasek beżowy, który również w bardzo fajny sposób tą stylizację nałożył. I załóżmy teraz taką sytuację. Mamy białą lnianą koszulę, albo na przykład dajmy na to taką bardziej, można powiedzieć, kremową białą koszulę, kremową lnianą koszulę, do tego białe spodnie, beżowy pasek, beżowe loafersy i słomiany kapelusz. Stylizacja doskonała na lato, która świetnie sprawdzi się podczas wysokich upałów i będzie świetnie wyglądać. Tak więc pamiętajcie, paski plecione będą świetną alternatywą, jeżeli chcemy iść bardziej w kierunku letnich stylizacji i chcemy to łączyć znowu na zasadzie, że pasek jest dobrany pod kolor butów. Tutaj następna sytuacja.
równie prosta stylizacja, tym razem z kolorem dominującym w postaci granatu. Granatowa koszula, białe spodnie, granatowy pleciony pasek i do tego granatowe loafersy. Wyglądałoby to po prostu świetnie i ponadczasowo. Tak więc według mnie to będzie doskonałe zestawienie na lato. Tak więc jeżeli szukacie alternatywy dla klasycznego paska, uwzględniamy zasadę pasek kolor butów, no to plecione paski również będą świetnym rozwiązaniem. Co z paskiem od zegarka? Tutaj zasada jest prosta, z reguły po prostu, jeżeli częściej nosicie czarne buty, kupcie zegarek z czarnym paskiem. Jeżeli częściej nosicie brązowe buty, kupcie zegarek z brązowym paskiem, bądź po prostu wymieńcie pasek na brązowy. Szczerze wam powiem, że to nie jest istotne. Zegarek dla mnie oczywiście fajnie, jak współgra on z pozostałymi elementami, dodatkami, typu, żeby rzeczywiście, jak ja mam czarny pasek, to mam też czarny pasek od zegarka i buty też mam czarne, to wszystko ładnie się łączy. Tutaj też w formalnych stylizacjach fajnie. Na co dzień, jeżeli wam bardziej się podoba czarny zegarek, to się tym po prostu według mnie nie przejmujcie, no bo najczęściej zegarek nosimy pod mankietem koszuli, pod rękawem, więc go aż tak nie widać. Jeżeli mamy, tak jak ja, podwinięte rękawy w tym momencie, no to po prostu dbamy o to, żeby ten pasek od zegarka, że akurat mamy zegarek z czarnym paskiem, to on mi pasuje pod pozostałe rzeczy. Ale jeżeli, moi drodzy, na przykład teraz miałbym fanaberię, założyć sobie brązowe buty, no to też bym tym zegarkiem się za nadto nie przejmował, ponieważ on aż tak nie będzie rzucać w oczy, a poza tym on będzie mi pasować do koszuli, więc nadal ta zasada kontrastu jest zachowana. Natomiast jeżeli macie taką możliwość, chcecie tą zasadę uwzględnić, chcecie, by te wasze stylizacje były idealnie współgrające, no to tutaj prosta rada, po prostu kupcie sobie dwa zegarki albo kupcie sobie dodatkowy komplet pasków i w razie potrzeby te paski zamieniajcie. Tutaj moja rada jest taka, po prostu kupcie zegarek z białym cyferblatem, gdzie i czarne, i brązowe paski będą świetnie pasować, tak więc to będzie takie uniwersalne rozwiązanie, jeżeli ten, bo to też jest dodatek, który warto uwzględnić, jeżeli chcecie i cenicie sobie takie w 100% dopracowane zestawienie, no to pamiętajcie, biały zegarek z białym cyferblatem załatwi wszystko. Jeśli chodzi o paski, to już by było na tyle. Oczywiście jestem ciekaw, jak wy do tej pory dobieraliście paski. Będzie mi niezmiernie miło, jak dacie mi znać o tym w komentarzu. Ja z wielką chęcią sobie to wszystko poczytam. Oczywiście na sam koniec nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na mój blog, gdzie znajdziecie więcej ciekawych artykułów, materiałów na temat doboru poszczególnych elementów odzieży. Tam również znajdziecie ciekawe artykuły na temat perfum, tak więc zachęcam was tam zajrzeć. Ja oczywiście zapraszam was również, a właściwie zachęcam i tutaj zobowiązuję do tego, byście zaobserwowali mnie na Instagramie. Tam również macie świetne kody rabatowe, m.in. na paski, które pojawiają się stosunkowo dość często i cyklicznie, dlatego warto mnie tam zaobserwować. Już w wyróżnionych relacjach macie jeden kod rabatowy, tak więc jeżeli do tej pory mnie nie obserwowaliście, to nadróbcie tę zaległość. Ja oczywiście na sam koniec zachęcam was do subskrybowania, lajkowania, komentowania, a także do naciśnięcia dzwoneczka. Was to nic nie kosztuje, a mi pokazuje to, że idę w dobrym kierunku, tak jak notorycznie powtarzam, gdy widzę nowego followersa, to od razu nowego subskrybenta, to od razu na mojej twarzy pojawia się ogromny uśmiech, tak więc jeżeli możecie, to zróbcie to właśnie teraz. Ja oczywiście życzę wam miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnym filmie.